Jak moja, kokosy mogą uratować życie, choć mogą także zabić. Każdego roku giną ludzie, którym kokos spadł na głowę, bo ważący około kilograma orzech uderza o ziemię z siłą jednej tony. O, takich szukam. Takie zielone kokosy są młode i zawierają znacznie więcej wody niż starsze, brązowe, których pełno na plaży. Poza tym zielone są bardzo pożywne. By je zerwać, trzeba nimi pokręcić. Zaraz poleci. I jeszcze ten. Schodzenie z palmy dużo trudniejsze i bardziej bolesne niż mogłoby się to wydawać. Wiecie co? To raczej nie jest przyjemne. Kokos zawiera sporo potasu traconego przez organizm w trakcie pocenia się. Cudownie. Zawiera także witaminę C i węglowodany, więc jest świetnym pokarmem. Nic dziwnego, że Polinezyjczycy nazywają tę palmę drzewem życia. Słyszałem, że jeden z rozbitków po wielkim tsunami z roku 2005, którego znaleziono na takiej wysepce, przez 25 dni żywił się wyłącznie kokosami. To naprawdę orzech ratujący życie. Całkiem niedawno dwóch żeglarzy przeżyło tydzień na bezludnej wyspie po tym, jak zatonął ich jacht. Przetrwali noc, trzymając się pływających na wodzie szczątków, a potem dotarli do jakiejś wyspy, na której nie było wody pitnej. Przez 7 dni przeżyli, jedząc kokosy i małże, zanim przelatujący samolot zauważył zrobioną przez nich flagę. Lecz co zrobić, jeśli ratunek nie nadchodzi? Dzień drugi na wyspie. Jeśli jest się w takiej sytuacji, zdobycie żywności staje się najważniejsze. Chcę spróbować szczęścia w morzu. Najpierw muszę zrobić sobie oszczep. Do tego wystarczy bambusowy kij. To zapobiegnie dalszemu pękaniu. Teraz trzeba go rozszczepić. I jeszcze trochę. I zaostrzyć końcówki. Im będą ostrzejsze, tym łatwiej będzie złowić jakąś rybę. Oszczep może się także przydać do obrony przed licznymi w tych wodach rekinami. Całkiem ostre. Teraz mogę ruszać na ryby. Jest tu mnóstwo ryb. Oby tylko udało mi się jakąś złapać. Jest także ryzyko, bo niektóre z nich są trujące, a inne mogą mnie zaatakować. Lepiej nie wtykać rąk w ciemne dziury i szczeliny, bo takie mureny atakują wszystko, co pojawi się w polu ich widzenia. Nie należy ich także jeść, bo niektóre gatunki wywołują chorobę zwaną ciguatera. Potrafię wstrzymać oddech tylko na kilka minut, więc muszę się już wynurzyć. Spośród wszystkich ssaków człowiek potrafi wstrzymać oddech najkrócej. Muszę próbować dalej. Poczułbym się znacznie lepiej, gdybym zjadł przyzwoity posiłek.
Żółw byłby doskonały, lecz w latach 70. wszystkie żółwie morskie trafiły na listę zagrożonych gatunków, więc upolowałbym go tylko wtedy, gdybym naprawdę musiał. Zabrakło mi powietrza. Choć teraz byłem pod wodą dłużej niż za pierwszym razem. Teraz spróbuję nurkować jeszcze dłużej. Nie spodziewałem się spotkania z rekinem. Na szczęście to żarłacz piaskowy, jeden z najmniej agresywnych gatunków. To zarazem przypomnienie, że w okolicy mogą być inne rekiny, więc lepiej wyjść z wody. Lecz nie mam zamiaru się poddawać. Kiedy jest się rozbitkiem, trzeba próbować do końca, a jeśli coś się nie udaje, wymyślić coś innego. Ja mam zamiar zapolować sposobem popularnym wśród rdzennych mieszkańców. Szkoła przetrwania. Jestem w sytuacji rozbitka, który znalazł się na bezludnej wyspie na środku Pacyfiku. Szukam roślin, którymi mógłbym otruć ryby. To pnącze o nazwie derystrujący występuje dość licznie na wyspach Pacyfiku. Ma charakterystyczne owalne liście i rośnie blisko brzegu. Trucizna jest w korzeniach. Najlepsze są młode i krótkie korzonki, bo jest w nich najwięcej trucizny. W trakcie odpływu ryby często zostają uwięzione w takich skalnych sadzawkach. Muszę zmiażdżyć korzenie, żeby uwolnić z nich sok. Potem wystarczy wypłukać je w wodzie. Po kilku minutach wszystkie ryby powinny wypłynąć na powierzchnię. Derys zawiera rotenon, naturalną truciznę używaną przez tubylców od setek lat do polowania na ryby. Trucizna jest nieszkodliwa dla ludzi, więc można jeść złowione przy jej pomocy ryby. Fajne, co? Myślę, że starczy na obiad. Teraz muszę je upiec. Spróbuję to zrobić w czymś, co Hawajczycy nazywają imu. Zawsze chciałem to zrobić, ale nigdy nie miałem na to czasu. Najpierw w piasku trzeba wygrzebać dół. A teraz użyję moich wielkich szczypiec, które zrobiłem wcześniej. Wyciągam kamienie z ogniska i wkładam je do dołka. Są bardzo gorące. I w ten sposób powoli upiekę zawinięte w liście ryby. Te kamienie zostaną gorące przez kilka ładnych godzin, a piasek jest świetnym izolatorem. Ryby zawinę w liście kordyliny. Kordylina to bardzo ważna roślina dla polinezyjczyków. To lekarstwo, środek opóźniający starzenie, ale co najważniejsze, liście mają miły zapach i utrzymują wilgoć w rybach. To będzie środek mojego szybkowaru. Teraz jeszcze więcej liści. Związać końce i gotowe. Kilka liści kładę na dnie dołka. A na wierzch znowu liście. Teraz to zostawię. Za jakąś godzinę powinno być gotowe. Już teraz nie mogę się doczekać. Mam trochę czasu, więc postanowiłem zebrać nieco oleju kokosowego, który zabezpieczy mnie przed słońcem i słoną wodą. Cnę miąższ i rozgniatam go, żeby wycisnąć z niego olej.
Oczywiście nigdy nie uzyskam konsystencji kremu, ale gdy się go porządnie rozgniecie, zacznie się pojawiać olej, którym nasmaruje się dla ochrony. Teraz wystarczy wziąć odrobinę, rozetrzeć na dłoniach i rozsmarować. Widzicie ten tłuszcz? To świetna ochrona. Ryby powinny już być gotowe. No i proszę. Jak widzę, rybkom wyszły oczy. Pokażę wam. Kiedy wyjdą im oczka, to znak, że są gotowe. Takie małe można jeść w całości. Na takiej wysepce można przeżyć dowolnie długo. Jednak wielu wyrzuconych na brzeg żeglarzy ryzykowało życie, by wrócić do domu. Dawni Polinezyjczycy potrafili przepłynąć setki mil w łodziach, które wyglądały mniej więcej tak. Kiedy chcieli płynąć dalej w morze, dodawali pływak poprawiający stabilność. Ja nie mam czasu ani narzędzi, żeby zrobić dłubankę, ale mam świetny materiał. Bambus oraz hibiskus na łyko. I dlatego zrobię dwukadłubową tratwę, coś w rodzaju katamaranu. Nie będzie tak ładna, lecz będzie stabilna. Na tej tratwie spróbuję wydostać się z wyspy. Żeglarze używają bambusa od tysięcy lat, bo jest mocny i unosi się na wodzie. Łodyga jest pusta w środku. Pęcherzyki powietrza znajdują się też w samym drewnie. Aby zwalić ten bambus, rozpalę pod nim ognisko, bo ścinanie go nożem trwałoby wieczność. Ale najpierw muszę przedziurawić jedną z tych komór, bo gdybym tego nie zrobił i zapalił ogień, zawarte w niej powietrze zaczęłoby zwiększać objętość i mogłoby wybuchnąć. Dlatego muszę tu zrobić otwór. Bambus jest bardzo twardy, ale widzę... Tak, jest dziurka, którą ucieknie powietrze. Żeby rozpalić ogień, przyniosłem z plaży trochę węgli z mojego ogniska. Dobra, jest żar. Za rozpałkę posłużą mi te zeschłe liście. Prawie zgasło. Musiałbym wracać na plażę po nową porcję żaru. Wszystkie części powiążę korą z hibiskusa. Ta prosta, dwukadłubowa konstrukcja zapewni tratwie stabilność i da mi więcej miejsca na zapasy. Ciekawe, jak będzie sprawować się na wodzie. Pokład musi być mocny i elastyczny, żeby wytrzymać na potężnych falach i wystawać z wody na tyle, żebym nie był stale mokry. Jako że tratwa jest ciężka, ułożyłem ją na bambusowych kołkach, żeby łatwiej zepchnąć ją na wodę. Teraz potrzebuję żagla, bo bez niego byłbym zdany na łaskę prądów morskich. Przyznam się, że jeszcze nigdy nie robiłem żagla z palmowych liści i wcale nie mam pewności, że mi się uda. Spróbuję spleść ze sobą te liście i umieścić je na bambusowej ramie. Jeszcze jedna na dole. Wszystko powiążę łykiem i powinno działać, choć nie wiem, czy wytrzyma na pełnym morzu. Postanowiłem zobaczyć, jaka pogoda panuje na morzu i nie jest dobrze.